dobry wszystkim, z tej strony Alien, witam Was w dzisiejszym opisie rasy konia hanowerskiego. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać, mam nadzieję, że opiszę to rzetelnie i że nie popełnię żadnego faux pas, żadnej gafy itd., itd., tak jak było to przy koniomerach. Najmocniej Was przepraszam za tą gafę. No cóż, zamulona byłam i od tak wyszło. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nie pomylę, nie popełnię gafy i nie zamulę przede wszystkim. I przede wszystkim, że będzie Wam się dzisiaj podobało. Życzę miłego oglądania i do zobaczenia po opisie rasy. Koń hanowerski. Znany ze swojego spokojnego i uprzejmego charakteru, gorącokrwisty koń hanowerski podbił serca społeczności orwików już w połowie XX wieku. Koń hanowerski jest pięknym, silnym i pełnym wdzięku koniem, słynący ze swoich zdolności sportowych. Dzięki doskonałej płynności ruchów udało mu się zdominować aż 3 kategorie zawodów – ujeżdżenie, skoki i konkurs konia wierzchowego. I ja tu nie rozumiem, drogi zespole SSO, ponieważ wszechstronny konkurs konia wierzchowego, czyli WKKW, czy jak nazwaliście to w tym koniu, w tym opisie, konkurs konia wierzchowego, jakby ma już w sobie ujeżdżenie i skoki, więc nie udało się temu koniowi zdominować wszystkie 3 konkursy, wymieniając tylko skoki i ujeżdżenie, tylko skoki, ujeżdżenie i jazdę terenową, czy jazdę cross, po prostu crossową, tak? Trochę tutaj te opisy są nie do końca zrobione, moim zdaniem, i trochę mi to tak nie pasuje, słuchajcie, w grze o koniach, wiecie, no to tak jakby trochę mało wiedzy, prawda? No bo WKKW zawiera już sobie skoki i ujeżdżenie. No ale dobrze, konik jest fajny, konik jest dostępny od poziomu 14 i jest dostępny w Forcie, w Forcie Pinta był. Jest dostępny w Centrum Jeździeckim Srebrnej Polany, w Dundul oraz w Stajni Złotych Liści. W maściach karej, siwej jabłkowitej, gniadej, siwej oraz kasztanowatej. Statystyki rasy konia hanowerskiego są następujące. Siła plus 1, posłuszeństwo plus 2, szybkość, wytrzymałość 0 oraz zwinność plus 3. Także są to całkiem zwinne i posłuszne konie. Cenę, jaką musimy zapłacić za kupno konia hanowerskiego, to aż 890 starcoins, także całkiem sporo. Okej, a więc jesteśmy już po opisie rasy. No i cóż, po przedstawieniu mniej więcej oczywiście maści koni hanowerskich, cóż mogę o tym koniku powiedzieć? Koń stoi bardzo stabilnie, bardzo sportowo, bardzo twardo na ziemi, że tak powiem. Nie ma zbyt dużo animacji, powiem szczerze. No cóż, no wiadomo, wszystko się dopiero rozwija w SSO i trzeba jakoś to przeboleć. Ten konik się nie pasie. Ma podobne animacje do konia pełnej krwi angielskiej, co mnie bardzo bolało na samym początku, bo są to konie niemalże zarżnięte z Anglików. Są po prostu mniej umięśnione, mają troszeczkę smutlejsze, tak mi się wydaje, nogi. Takie są bardziej po prostu sportowej budowy. No i mają nową grzywkę i ogon, oczywiście i maści, ale ogólnie te koniki są bardzo podobne do Anglików. Mają oczywiście krótszy pyszczek, no bo Angliki mają długi pyszczek. Troszeczkę się różnią budową, ale sama jakby skórka jest ta sama. Co mam na myśli, to tutaj te kopytka, te pęcinki, bo jeżeli dużym się tu jest pęcinka, albo tu jest pęcinka, Boże, już sama nie wiem, jak matko kochana zapomniała anatomii konia, muszę sobie przypomnieć. Tutaj to przegięcie kopytka jest takie trochę nienaturalne. Być może się mylę, być może dawno nie byłam u koni, ale wygląda to trochę tak dziwnie. Nie wiem, tak jak mi się to jakoś kojarzy. I ogólnie poza tego konia bardzo przypomina mi wszystkie konie plastikowe, które stały na mojej półce. Nie oszukujmy się, większość koni stała właśnie w ten sposób za dawnych czasów, oczywiście. Więc przemiły konik, bardzo mi się on podoba. Widzę, że jeszcze i nadal jest bardzo popularny, tak jak Angliki. Co mnie cieszy, bo Hanower jest bardzo fajnym koniem i bardzo zgrabnym koniem. Okej, co możemy tutaj powiedzieć? No cóż, te koniki mają wiecznie otwarty pyszczek. Wręcz wiecznie, właśnie. No teraz akurat przymknął troszeczkę pyszczek, ale one mają niemalże wiecznie pyszczek otwarty.
O, widzicie? To jest, nie wiem, czy jakimś błędem, czy po prostu od tak. Tutaj no, nie mamy nic więcej do, wiecie, do opowiedzenia. No bo generalnie rzecz biorąc, gdzieś tam skrobie sobie kopytkiem, gdzieś tam sobie łebkiem zarzuci. Kolejny koń, który jarał. No spoko. Właśnie to jest to, że to jest identyczne jak Angliki. Jeszcze to oko jest straszne. No dobra, nie wnikam. No i cóż, no, nic tutaj więcej się takiego nie dzieje, tak? Więc może przejdźmy sobie teraz do stępa. Do stępa. Ze stępa do kusa. Okej, okay, stęp. Prosty, zwykły stępik w takcie. A jeszcze właśnie nie powiedziałam Wam o akurat tym wariancie umaszczenia konika. Tu mamy oczywiście jedną odmiankę na nóżce, drugą odmiankę mniejszą na nóżce. W dodatku tutaj mamy jeszcze mamy tutaj, o tutaj mamy jeszcze taką odmiankę. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie, ale ta odmianka jest całkiem fajna. Ta odmianka jest całkiem fajna, także tutaj ciekawe. Okej, stęp prosty, równy. Te koniki są bardzo poczciwymi też konikami. Bardzo też poczciwymi konikami, jednymi z wyższych w grze. Stęp prosty, równy, do przodu bardzo są kopytka też wyrzucane, że tak powiem. Szyjka nieznacznie gdzieś tam się kołysze, to jest przyjemne. Ogonek mają fajny, mają taki przycięty ten ogonek, to jest fajne w tych konikach. Grzywka dla mnie trochę przykrótka, ale im to pasuje, więc myślę, że może być. Kusik jest przecudowny. Podobnie jak u Anglików, no nie oszukujmy się, to są konie bardzo podobne do Anglików, więc podobnie jak u Anglików. One mają fajnie dupkę wyrysowaną, to mi się bardzo podoba, że ta dupka jest taka zgrabniutka. To powoduje, że te koniki są właśnie bardzo, bardzo takie zgrabniutkie. Gdzieś tam łebek się kolibie, mają dziwny wyraz wzroku, jak tak sobie kłusują. No bo zobaczcie, jakoś tak wiecie, jakoś tak, one są bardzo skupione na wzroku, mają bardzo taki pysio smukły, tak jakby były ściągnięte, wiecie o co chodzi. Szyjka jest troszeczkę jakby ściągnięta do klatki piersiowej. Alien, siemka, nagrywam, pozdrawiam Cię serdecznie oczywiście. Kadens, pozdrawiam. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tylko tyle, że... Ej! Halo koleżanko! Kopytka ładnie są podnoszone w kolankach do góry, te przednie. Tylne są ładnie postawione pod brzuch. No kurczę, koleżanko, nagrywam! Pod brzuszek. Bardzo ładnie jest ten konik zebrany. Czekajcie, bo przecież chyba się koleżanka nie domyśli, że nagrywam, więc dajcie mi momencik, przerwę nagranie i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, skończyliśmy na kusie. Kus bardzo równy, energiczny. Koń bardzo ładnie pracuje tutaj główką. Tam stoi ta osóbka, która mnie zaczepiła. I w ogóle zaczepiły mnie tutaj dwie osóbki. Pozdrawiam, pozdrawiam. Ogonek tam pięknie faluje. Oj, gdzie koń? Halo. Pięknie faluje. Te konie są bardzo skupione. Przejdźmy teraz do galopu. Do galopu. Galop. Przy galopie koń dziwnie pracuje głową, tak jakbyśmy ruszali głową do przodu i kółka robili. No, dziwnie pracowanko głową. Nie schodzimy. No ale dobra. Galop bardzo równy przede wszystkim. Taki spokojny, równy galop skupionego konia. To wiadomo, ogonek nam bardzo ładnie faluje, coraz wiadomo szybciej, w sensie bardziej odsunięty od ogonka i tylnych kopytek. Też ta lewa nóżka jest fajnie wyrzucona do góry, prawa troszeczkę mniej. No i cóż, nigdy nie wiem, na którą nogę koń galopuje. Już wiem, na lewą. Na lewą galopuje koń. Dlaczego to wiem? Ja nie wiem tego poprzednich kończynach, tylko po tylnych. Ta noga, jeżeli jest jakby bardziej wysunięta do przodu, oj, to znaczy, że ta noga jest na galopie. Na tą nogę galopuje. Także galopie na lewą nogę i ta noga jest tak bardziej wyrzucona do góry. Dalej wzrok skupiony. Mówię, trochę dziwnie pracuje głową, ale to nic.
No i cóż, mamy animowaną grzywkę. Mamy animowaną grzywkę, mimo tego, że jest bardzo króciutka, jest animowana. Przy trwale mamy otwarty pyszczek. Otwarty pyszczek też koń wykonuje te skręty głową, takie w sensie skręty, wiecie, te ruchy głową kuliste, tylko troszeczkę inaczej. Tak jakby chciał powiedzieć, no dalej, dalej, jedźmy szybciej, nie ciąg mnie do tyłu, daj mi, popuść mi tę wodzę, jedźmy. Tutaj bardzo ładny jest ten, no to nie jest trwał, to jest jeszcze galop i mało koni w sumie z tego słyszałam, całuje. Tutaj też no, te nóżki przednie są bardzo do góry wyrzucane, tylne są bardzo postawione pod zadzik. Co ja z tym zatem? Pod brzuszek? No i tak to właśnie wygląda. Jest to bardzo, bardzo zgrabny konik. Bardzo zgrabny konik, naprawdę. I bardzo ładny konik. Mamy teraz ten najszybszy bieg. Najszybszy bieg to już jest taka w ogóle pełna prędkość tego konia. Absolutnie widać, jak te nóżki wyrzuca do przodu, te przednie i bardzo zagarnie teren przed sobą. Tylnego, wiadomo, napędzają. I widać siłę w tym koniu i szybkość i faktycznie taką sportowego ducha walki. Głowa już tak nie pracuje, uszy trochę się odchyliły do tyłu. Głowa pracuje troszeczkę mniej. Pyszczek chyba jest nieznacznie odchylony. Dalej, 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 dalej. Nieznacznie jest odchylony wiecie, odchylony w sensie, no rozwarty, o tak. Tak, jest rozwarty pyszczek. Oczy bardzo skupione, grzywka delikatnie faluje, mimo tego, że jest bardzo króciutka, to faluje. Uszy również skupione, mimo tego, że ona w ogóle tak się majtają te uszy, to jest dziwne w tym koniu. No i widać właśnie tutaj, jak ładnie on tutaj zagarnia ten teren tymi nóżkami. Ogon pięknie faluje, bardzo ładny, zgrabny koń, po prostu tyle mogę powiedzieć. Bardzo ładny, zgrabny koń, który bardzo fajnie pracuje, tak? Uszy. Tutaj uszy są bardzo skupione. To, tak jak powiedziałam, ten koń jest bardzo skupiony. Tutaj uszy są bardzo skupione. Tutaj też są skupione, ale ta głowa, że się tak majta, te uszy też tak gdzieś tam sobie się majtają. Tym galopie, no, głowa jest w ogóle bardzo tutaj taka na luzie. Wiecie co chodzi? Tak jakoś tak. No, robi te koła po prostu. Wiecie, do przodu. Więc te uszy też tak się dziwnie majtają w niektórych, wiecie, widzicie to? W niektórych pozycjach kamery po prostu te uszy tak dziwnie. Tutaj my mamy bardzo właśnie skupionego konika. A czy jak stoi, to on tymi uszkami coś rusza? Chyba nie bardzo. Zobaczymy, czy coś uszkami rusza. No chyba nie bardzo, powiem wam szczerze, tymi uszkami gdzieś tam pracuje. Po prostu sobie te uszy ma wiecznie radary do przodu i wiecznie skupiony konik. Tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, ta osóbka tutaj jeździ. Pozdrawiam oczywiście. Tutaj mogę powiedzieć jeszcze tyle, że faktycznie ten koń jest koniem sportowym, więc tutaj nie dziwmy się, że gdzieś tam to skupienie w nim zawarli. Dębowanie bardzo ładne, chociaż takie bardziej pod kątem, powiem szczerze, ale bardzo ładne dębowanie. Oczywiście pyszczek rozwarty. No i powiedziałabym nawet, że tutaj akurat tutaj tego nie widać, ale jak dębowałam jakąś chwilkę temu, to konik po prostu mi jakby się naćpał znowuż. No mówię, to jest bardzo podobny koń do Anglika, więc wiadomo, grzywka nam tutaj stanęła, no super, super. Ładny konik. Nie powiem, że nieładny, bo ładny konik. O nie, teraz tego nie widzę, żeby tak się naćpał. Ej, nie, nie. Lilka, gdzie? Wracaj. Lilka, wracaj. Nie, tutaj normalnie otwiera oczka i normalnie to wygląda. Co mnie tylko zastanawia bardzo, to, że jak dębujemy, to akurat właśnie jak rży ten konik, tak? Jak jacham tutaj, to fajnie wygląda, ale jeżeli mamy dźwięk jakiegoś sapania, tudzież chrumkania, to wtedy rozwarcie, o właśnie, rozwarcie pyszczka nie bardzo pasuje, prawda? No ale tutaj nie oczekujmy od SS-u nie oczekujmy od SS-u wiele, no bo wiadomo, może być ciężko to zrobić, tak? Spersonalizować. No i znowu tu mamy nawet wstęp i przy wstępie też koń ma pyszczek otwarty. Nie wiem, co na mają z tym pyszczkiem, być może tak jest, być może nie jest, nie wiem.
Nie mam pojęcia. No i tak mi się pisze, tak się chyba. Aha, jeszcze mogę powiedzieć zatrzymanko, że zatrzymanko wygląda w następujący sposób. Zatrzymanko mi się nie podoba. Nie podoba się zatrzymanko, bo o ile oczka przymruża i tak dalej, to jest bardzo wygiętym koniem po prostu. Jest bardzo wygiętym koniem, no tu po prostu strasznie się wygiął. Tutaj jest mega wygięty i hamują na przednią nogę. Nie wygląda to dobrze, powiem szczerze. Nie wygląda to jakoś bardzo dobrze. No, aż tak szybki chyba nie jest, żeby tak mocno hamować i to tylko na jedną nogę. Czy to? No, teraz hamowałam dwie, ale ogólnie może też za szybko kliknęłam zdjęcie. Ale ogólnie jakoś tak te nogi wygięte nie bardzo w taką burzę, w taką błyskawicę nie bardzo mi się podobają, powiem szczerze, przy tym koniu. Za bardzo jest to zrobione po prostu. Ten koń powinien inaczej hamować, moim zdaniem. Jakoś tak, o ile gdzieś tam przy chyba kwarterach można było to takie hamowanie zrozumieć, o tyle przy takich koniach sportowych jakoś tak, nie wiem, no nie podoba mi się to po prostu. Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda dosyć po prostu kiepsko. No nie wiem, sami ocencie, ale ja nie jestem za tym. No. Znowu pyszczek otwarty, mega wygięty, bardzo mi się nie podoba, no po prostu. Okej, okay, to co, tym pięknym akcentem kończymy aktualną recenzję, tudzież bardziej opis rasy. Napiszcie mi, czy macie hanowery, czy macie wszystkie maści, jak Wam się podobają i czy zgadzacie się z moją opinią, czy nie do końca. I czy może się gdzieś pomyliłam, bo to też jest ważne, żebyście mnie poprawiali. No i cóż, do zobaczenia na końskim szlaku startego. Pa, pa!